akcja Dajże kompa, która jest skierowana do wszystkich, którzy mogliby się podzielić swoimi komputerami. Komputerami leżącymi na szafkach, leżącymi gdzieś w biurach, które już nie są w ogóle przydatne, a mogłyby się w obecnym czasie bardzo przydać dzieciom, które korzystają z połączeń online, muszą się uczyć w szkole, a bardzo często stykają się z takim absolutnym cyfrowym odrzuceniem, ponieważ w domu jest jeden komputer, 5 osób i bardzo ciężko się do niego dostać. Ta nasza akcja, którą zainicjowaliśmy kilka dni temu, już przynosi efekty. Mamy w tej chwili w serwisie 36 komputerów, więc to już jest coś. Natomiast proszę zobaczyć, jaka jest skala potrzebujących. Mamy w tej chwili już 300 zgłoszeń. Ze szkół, od nauczycieli. Dzieci potrzebują takiego cyfrowego dostępu do tego, żeby mogły kontynuować swoją naukę. Jeśli komputer nie jest bardzo stary, da się go odpalić, można na nim pisać, to już nam to wystarczy. Stąd ta ścieżka, która przez partnerów i z naszymi partnerami została stworzona. Miejsce, gdzie ten sprzęt komputerowy jest serwisowany. Żeby potem już taki kompletny sprzęt można było przekazać dzieciom, żeby one od razu mogły z niego skorzystać. Dzięki temu, że nasi partnerzy się na tym znają, no to mamy taką możliwość, żeby doprowadzić już do takiego finalnego, najlepszego etapu.